Szanowni Państwo, wierzę w to głęboko, że nasze spotkanie będzie dialogiem. Taki jest zamysł. Już teraz proszę, by Państwo przygotowali sobie pytania do naszego gościa. I myślę, że co 15 minut będę prosił tych z Państwa, którzy są odważni, którzy nie boją się zdać pytania, by mieć w zanadrzu wiele, wiele ciekawych, interesujących, podchwytliwych, pięknych, ważnych pytań do naszego gościa. Druga niezwykle istotna rzecz. W czasie tego spotkania mamy dla Państwa pewną niespodziankę. Nasz gość w pewnym momencie zamknie oczy. Będzie mówił, który rząd i które miejsce. Będziemy liczyli. I dla szczęściarzy, za darmo oczywiście, 10 biletów wstępu na koncert zespołu Tila 22 listopada w Lublinie. Dla tych z Państwa, którym się nie uda, czyli większości, jest możliwość dzisiaj do nabycia wejściówek na ten koncert w okazyjnej cenie. Mamy piękne odblaskowe strzałeczki, jak tylko Państwo opuścicie to pomieszczenie, możecie dostać się do organizatorów tego koncertu i wyjątkowo dzisiaj, naprawdę po okazyjnej cenie, nabyć wejściówki na ten koncert. Myślę, że warto. Tym bardziej, że i tu zaczynam zadawać pierwsze pytanie. Jesteś gotowy? Wiemy z doniesień medialnych, że zespół TILAF, przeżywając w tym roku 35 lat swojego istnienia, zawiesza działalność. Dla mnie, dla osoby, która zdawała maturę w latach 90. Płyta, King, wychowanie, no myśmy rośli, słuchając tej muzyki. Więc to jest koniec pewnej epoki, coś się kończy. Ale wierzę też, że coś się zacznie i że zespół TILAF jeszcze powróci mocniejszy, silniejszy. Nagra płytę życia, swoją pieśń nad pieśniami. Tak będzie? Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie. Próbuję w sposób skondensowany odpowiedzieć na pierwsze pytanie. Tak, to jest decyzja moja, nikt się tutaj nie pokłócił, to nie jest jakaś sytuacja związana z jakimiś rzeczami, że jakieś mega wojny w zespole, ani też nie jest żadna kokieteria biznesowa związana z tym, żeby powiedzieć, że się zawieszamy, a za pół roku będziemy znowu grać. Jest parę takich zespołów, że tak robią. I jest po prostu pewien moment. Jestem w tym wszystkim od początku. Zespół powstał w 1982 roku. Dwa lata temu pomyślałem sobie, że w 2017 będzie okrągła rocznica i dociągniemy do tej daty. I trzeba przewietrzyć, jak to się mówi, pokój, że jak czasami w związku ludzi trzeba wiedzieć, kiedy do innego pokoju wyjść, żeby potem wrócić. Jesteśmy zespołem, który się zna na wylot. Jestem, nie wiem, moi koledzy grają ponad 20 lat, ja jestem, jak mówię, 35 lat przez ten zespół, to się przewinęło bardzo wiele osób. Nie chciałbym po prostu odcinać kuponów i, że tak powiem, wychodzić na scenę nie lubiąc swojego najstarszego dziecka, czyli TILAF-u. Myślę, że po prostu to będzie zdrowe. To nie jest rozwiązanie, tylko zawieszenie. Właśnie po to, jak mówiłeś, żeby właśnie może właśnie zrobić coś fantastycznego, ciekawego za parę lat. Zrobiliśmy w zeszłym roku płytę, która wciąż jest aktualna. W tym roku gramy właściwie te dwa miesiące teraz trasę. Zapraszamy wszystkich na koncerty. To nie jest typa pogrzeb. To jest po prostu, cieszymy się z 35-lecia, z tego, że dotrwaliśmy do takiego momentu, że ludzie nas szanują i w jakiś sposób odczuwamy ten szacunek fanów, że wiele generacji wychowało się na tych piosenkach. To jest ważne i tak jak mówię, nie jest to kwestia jakiejś wojny. Tak artyści robią. Poczułem naturalnie, że to jest potrzebne. Oprócz tego też no, byliśmy w ciągłym ruchu przez na pewno ostatnie 25 lat. Co roku było coś, płyta, książka, wydawnictwa różne. Jestem twarzą tego zespołu, ja nie narzekam, bo zespół odniósł wielki sukces dzięki właśnie ludziom. I tutaj byłoby grzechem narzekać, że to... Nie chcę być po prostu w jakiś sposób
negatywnie zmęczony swoim zespołem i wychodzi na scenę ze spaszoną miną. Dlatego nie wiem, poza tym jeszcze jest jeden aspekt. Żyje on w wielu lat w tak zwanym kołowrocie planu. Od stycznia tego planu nie będzie. To też jest bardzo ciekawy jestem, jak będzie. Ciekawy jestem, moja ciekawość dotyczy tego, że nie wiem, jak będzie. I jest to fantastyczne uczucie. Generalnie natomiast oprócz tego jesteśmy w pełni zmobilizowani. Rozpoczęliśmy tę trasę 4 listopada w Częstochowie. Skończymy właściwie 2 dni przed Sylwestrem w Warszawie. I jesteśmy w dobrej formie, w sensie takim, że wiemy, po co wychodzimy na scenę. Zawsze wiedzieliśmy, ale ta sytuacja mobilizuje nas i zapraszam wszystkich na koncerty. Natomiast czasami takie przesilenie występuje. To też chodzi o to, żeby złapać nowe spojrzenie na teksty. Być może w tym czasie przerwy zrobię coś na własny rachunek jako Zygmunt Staszczyk. Nie wiem, znam wielu muzyków, starszych, młodszych. Jestem otwarty na muzykę i tak to widzę. Dzisiejsze spotkanie tak naprawdę nie dotyczy zespołu D-Love, chociaż na pewno takie pytania będą się pojawiały. Nas dzisiaj bardziej interesuje to, co gra w duszy Mójka Staszczyka niż na scenie. Więc 2-3 pytania na temat twoich wierszy, twoich tekstów. Kiedy udzieliłeś wywiadu Szymonowi Babuchowskiemu, on stwierdził tak, twoje utwory uruchamiają głębie emocji. Ale ty powiedziałeś wtedy coś takiego, że boisz się, bo obecna cywilizacja powinna się nazywać, ty ją nazwałeś gadżetową, bo zatracamy wzajemne relacje. Za sprawą mediów społecznościowych, że wszystko jest publiczne, wszystko mamy na pokaz i że to jest taki nowy typ pornografii, pornografii uczuć. Nie chcę jak jakiś, wiesz, uczony z Grety negować się w ogóle komunikatorów społecznościowych i w ogóle internetu, bo to jest dużo niesie pozytywnego, jak i dużo złego, tak jak zawsze. No, to jest dzisiaj normalna sytuacja porozumiewania się ludzi. Wiadomo, że zaczynałem grać w roku 82. Był stan wojenny, głęboki komunizm. Gdyby kogoś na przykład na festiwalu w Jarocinie nie zobaczył z komórką, to byśmy pomyśleli, że jest z Marsa, nie? Bądź z jakiejś innej planety, a może z NASA, jakichś dziwnych służb. Generalnie wszystko się zmieniło przez 35 lat. Z pewnością nastąpił taki... Nie mówię, że każdy ma przecież analizować, nie wiem, Dostojewskiego i Szekspira codziennie, ale generalnie nastąpiło mocne zbanalizowanie poprzez obrazkowość. Nawet nie mogę to przez przykład naszego fanpage'a, na przykład, gdzie kiedy coś fajnego, na przykład, no być może nie jestem tak zwanym guściem, może masowy, nie wiem, coś sobie na przykład zakręciło, pamiętam taki był moment, bo graliśmy koncert w więzieniu w Opolu Lubelskim, zresztą ta książka, co tu jest sprzedawana, do tej książki jest dołączony film z koncertu z tego więzienia. Potem ci więźniowie, z którymi jakoś tam nawiązałem kontakt, to raczej po ciężkich wyrokach ludzie, zrobili naszą wersję piosenki Wychowanie. Ja się totalnie, jak to się mówi, podjarałem. Wrzucimy to na naszego fanpage'a, czyli na naszego komunikatu z głową. Nie będą ludzie to komentować. Tak zwanych lajków 4. Natomiast jak jadłem pierogi, na przykład na trasie koncertowej, dla jajsa zrobiłem fotę, że jem pierogi. No to chyba 4 na 4. Więc to jest taki przykład, że nie wiem z czego to się bierze. Jest jakiś taki banalizm komunikowania się. Znaczy nie wiem, czy, nie wiem, bo mnie na przykład nie interesuje. Na przykład, czy Bob Dylan, który jest moim idolem, je pierogi, nie? Co innego może mnie kręci. Nie chcę krytykować, bo przez Facebook ludzie się poznają i tak dalej. Ale jest taki pewien banalizm. No ale to też świat zwala ten banalizm, wszystkim media banalizują i to wszystko tak wygląda. Natomiast no, nie jest chyba do końca tak, jak mówisz, bo właśnie no, mamy tutaj pełną salę, ludzie potrzebują różnych emocji. Zawsze byli ludzie, co potrzebowali tylko i wyłącznie rozrywki. Akurat D-Love nie jest zespołem, jest zespołem absolutnie muzyczno-słownym, ale nie jest zespołem estradowym. Zawsze było ważne to, co przynajmniej no, jako odpowiedzialny za teksty, za słowo w tym zespole. Zawsze słowo było istotne w tym zespole. Nie było tylko dekoracyjnym dodatkiem, żeby się coś rymowało.
nie chcę nikomu nic narzucać, natomiast no, z pewnością żyjemy w kulturze gadżetowej, bo moja córka mówi, która ma 24 lata, że przecież pracuje w knajpie, jako tam dorabia sobie w kawiarni, że ludzie fajni, sympatyczni, znajomi z tej kawiarni, to mówią teraz jakiś nowy modelu, nie wiem, iPhone'a, czy raczej, co będzie miał w środku i generalnie, znaczy, o tym można rozmawiać, ja nie mówię, tylko żeby to zapełniało treść, po prostu normalna debata na ten temat. Wydaje mi się, że jest inaczej. No, znaczy, trudno, żeby się świat nie zmieniał, bo zmieniał się w latach 20., w latach 30., w latach potem się pojawił blues, rock and roll, starzy mówili, że to jakiś zabobon, nie wiadomo co. Wszystko się zmieniać musi. Natomiast no, trochę mnie to tak podłamuje, że właśnie takie emocje są typu sfotografuję zupę, pierogi i fajnie, nic nie ma do... Dobre, dobra potrawa. Ja po prostu tego nie kumam. Skąd jest taka ilość zainteresowania? Koleżanka mi mówiła, to jest socjologia, że to może chodzi, że każdy tak się chce jakby zunifikować z drugą osobą, że nie traktują załóżmy jak gwiazdę. Ja się nie czuję gwiazdą. Oczywiście jestem znany. Nie czuję się celebrytą, jestem muzykiem znanym, rozpoznawalnym, tak. Może ludzie chcą złapać jakieś porozumienie przez te pierogi. Znaczy, ja na przykład łapałem porozumienie z artystami poprzez przeczytanie książki bądź kupienie płyty. Ja nie mówię, że cię nikt nie słucha, tylko z pewnością to jest inaczej. Obrazek jest ważny. Znaczy, ale to no nie mam na to wpływu. No. Ludzie chcą zdjęcie mieć. Kiedyś, no spoko. Płyta, album, która jest do kupienia po wyjściu z sali T-Lab zabiera zbiór wzruszających utworów, moim zdaniem o bardzo prywatnym, intymnym charakterze, na przykład utwór Rodzice. Część badaczy mówi, że to pierwszy w historii polskiego rocka przykład, by w ten sposób syn wyznawał miłość rodzicom. Nie no, chyba piosenka Urszuli Sipińskiej, która może nie należy do rocka, ale że ładnych rodziców mam, czy natomiast rzeczywiście za tę piosenkę to sporo mi się dostało, bo to znaczy wielu mnie zaatakowało, że jestem z Gredem, z Kapcaniałem, który śpiewa o swoich starych. Nie? Ja chciałem po prostu, moi rodzice mają, tata ma 84 lata, mama 78. I dzięki Bogu są no jeszcze w takiej formie dobre, jak na ten wiek i w ogóle, że po prostu blisko jesteśmy, chociaż różnie bywało, jestem jedynakiem i pomyślałem sobie, że wiedziałem, że będzie przerwa, nie mówię, że to jest nasza ostatnia płyta, ale w zespole też były dyskusje, no rodzice, no fajnie, no, ale tak się taka oazowa pieśń. Nie? Ale rzeczywiście przeczytałem kilka komentarzy, gdzie zarzucano ci, że to obciach, żebyś śpiewał może na tak ostatniej płycie o rodzicach, o żonie swojej, o tym tak. Znaczy, wydaje mi się, że domeną, znaczy w ogóle jakby wartością w ogóle rock and roll to jest szczerość. Nie to, co dzisiaj lansują może media, że nie, trzeba mieć fajną skórę, brzucho, tułaży i generalnie fajnie wykonywać ruchy biodrami. Generalnie rock wyszedł z bluesa, czyli z muzyki jakiejś. Zawsze Tilow był szczerym zespołem. Wydaje mi się, że dzięki szczerości tekstu ludzie w jakiś sposób nas polubili. A że moi rodzice są dla mnie ważni, no to na moim komunikatorze prywatnym, czyli swoim zespole, w którym śpiewam, postanowiłem o nich zaśpiewać. Absolutnie się tego nie wstydzę. Uważam, że w ogóle były też różne sytuacje. Dostałem maila od jakiejś dziewczyny, która ma 20 lat i myślała, się wzruszyła, bo ona w ogóle nikt o tym nie mówi. Proste rzeczy. No. Nikt nie mówi, że znaczy generalnie dużo ludzi też nie ma dobrych relacji z rodzicami. To nie jest jakaś kwestia nauczania mojego, tylko to jest też jeszcze oprócz tego czyste doświadczenie życiowe, że nie jestem człowiekiem starym, ale też nie jestem małolatem, mam 54 lata i moi kumple w moim wieku mówią mi stary, mówię, w ogóle zazdroszczę ci, że masz rodziców, bo na przykład ja już nie mam przynajmniej mamy, albo mi tata zmarł. Masz dwójkę rodziców, tatę i mamę i to fajnie. I tyle, no. No, żonie to, Boże kochany, wiele było tekstów,
gdzieś tam w kontekście z żoną, to jest akurat może bardziej bezpośrednio. Tak naprawdę piosenki są koło siebie, oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie... Mówimy o Marcie, a nie o Daniu. To nie jest wyłącznie prywatna tylko sytuacja, cała płyta jest o sprawach prywatnych, bo są mnóstwo innych piosenek dotyczących, nie wiem, współczesnej Polski, Europy, lęku różnych naszych. Natomiast tak się akurat wkłada, że żona była w szpitalu, to nie była jakaś operacja zagrażająca życiu, ale jednak nerwy są. No i pod wpływem emocji na szpitalnym korytarzu napisałem te słowa, które potem, Boże kochany, no, bliska mi mega osoba. No, generalnie to nie jest żadna jakaś pornografia uczuć, tylko absolutnie wydaje mi się, że przez śledząc płyty Tilawu, no to zawsze była jakaś tam mój pamiętnik w zasadzie, można powiedzieć, no bo ja odpowiadam za słowo w tym zespole, więc tak to wygląda. Szanowni Państwo, czy ktoś jest gotowy już zadać pytanie naszemu gościowi? Czy jest już pierwsza odważna osoba? Jest! Dzień dobry, nazywam się Justyna Syroka. Trudno mi się skupić, bo denerwuje mnie informacje, że się Tilaw rozpada, ale chciałam przede wszystkim, rozumiem, że to zawiesza. Ale szanuję tą decyzję, bo to jest Twoja decyzja i przede wszystkim chciałam podziękować też za ten czas. A moje pytanie jest takie, bo wszystkie teksty Tilafu to jest też Twój komentarz do tego, co się dzieje, do życia społecznego, do życia politycznego, to jeżeli nie będzie Tilaw, to jakie będą platformy tego komentarza, bo wiem, że można zawiesić zespół, ale takiego spojrzenia na świat trudno zawiesić. Nie mam temperamentu, wiesz, jakiegoś blogera, czy raczej to co mam do powiedzenia całe życie zawierałem w piosenkach. Piosenka i tak ma zawsze szerszą formę, bo trudno ją tak zdefiniować i każdy może znaleźć coś dla siebie. Zawsze patrzyłem trochę na to wszystko z boku, nie dlatego, że się czegoś bałem, tylko może nie jestem w stanie być po żadnej ze stron tak zwanego czarne i białe. Są różne kolory, istnieje kolor szary, istnieje kolor, który... Dzisiaj jest taki czas, że ludzie wymagają od ciebie deklaracji, wiesz. Po jakiej stronie jesteś? Ja nie jestem po żadnej, znaczy biorę z tego generalnie, natomiast nie, wiesz co, no, tak jak powiedziałem, może nagram płytę pod swoim nazwiskiem. Myślę, że od muzyki nie odejdę. Ja też absolutnie tego też nie traktuję, że to jakiś koniec Tilawu, bo to by była głupota, wiesz, zamykać ten zespół. No, tam, natomiast no, cały czas podkreślam to słowo zawieszenie, żeby ludzie zrozumieli, co to znaczy zawieszenie, czyli tutaj zawieszasz coś na jakiś czas. Dziękuję za miłe słowa i czuję się zobowiązany coś z tym zrobić. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w tym momencie zadać pytanie? No to ja. Proszę. Moje pytanie, właśnie skąd wziął się ten Muniek? Skąd ten pseudonim? Pochodzę z Częstochowy, tam chodziłem do liceum, czwartego liceum, w którym jest piosenka. Pamiętam, to była pierwsza klasa, 78 rok, w bardzo ciekawych czasach chodziłem do liceum. Że tak powiem, byliśmy takimi dziećmi rewolucji, no bo wszystko się zmieniło w 80 roku, wybuchły strajki. A jeszcze jak zaczęliśmy chodzić do szkoły, to jeszcze była, że tak powiem, PRL. A potem Polska też był dalej PRL, ale już się wszystko zmieniło w tym sensie, że a potem był stan wojenny. I w ogóle ciekawy czas. W 78 roku, czyli pamiętam wrzesień 78, początek szkoły, nowa szkoła, liceum, do którego jeszcze się nie znamy za bardzo. Nie wiem, czy dzisiaj jest taki przedmiot wychowanie muzyczne, był przedmiot taki w naszym liceum wtedy. Mieliśmy bardzo takiego, jak na tamte czasy, luźnego, wyluzowanego profesora, co nie było takie popularne, żeby się po prostu każdy przedstawiał i mówił, jakiej muzyki słucha, co lubi w ogóle, jak ma na imię i tak dalej. To trafiło na mnie, ja mówię, mam na imię Zygmunt, słucham muzyki rockowej. A on mówi, profesor Krawczyński, pamiętam, że tam chór prowadził. On mówi, Zygmunt, to na ciebie chyba mówią wszyscy Muniek, nie? Nie. No i następnego dnia Darek Zając, późniejszy klawiszowiec Tilawu, mój przyjaciel, obecnie
Uważny pan dyrektor też szkoły, jednej ze szkół częstochowskich, kopie mnie pod stołem, pod ławką, mówi: Muniek, masz kanapkę? No i to nie był żaden pseudonim artystyczny, w sensie wymyślony już na potrzeby, bo zanim założyłem swój pierwszy zespół, to jeszcze 2-3 lata minęły. Już byłem Munikiem w szkole, więc taka jest historia. Chociaż w ogóle nie słyszałem od imienia Zygmunt, żeby ktoś zdrabniał Muniek. Muntek. Ale Muniek tak zostało po prostu. Profesor Krawczyński, Zygmuś, tak mówiła moja babcia do mnie. Zygmusiu, tak, zwierzę na leśniczki. Po prostu profesor Krawczyński wymyślił ksywę. Taka jest historia. Zanim padną kolejne pytania od państwa. Zdecydowałem, że to spotkanie będzie miało taki tytuł. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Są to słowa z albumu Prymityw. Kiedyś prowadziłem spotkanie z księdzem Janem Twardowskim i on kilkakrotnie powtarzał, że jego zdaniem Pan Bóg to jest taki wielki humorysta. I w ogóle to większość rzeczy w życiu jest śmieszne. Ty śpiewasz Bogu, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Jaka jest historia tego tekstu? Też ciekawe, bo pisząc ten tekst nie byłem zbyt blisko Boga. Znaczy jestem z Częstochowy, pod egidą jakby Maryi, ale długo tego nie dostrzegałem bardzo długo. Generalnie chodziłem z babcią na Jasną Górę. Moja rodzina po kolei z Częstochowy. Lubiłem miejsce, Jasna Góra. Wiadomo, odebrałem katolickie wychowanie i wszystkie sakramenty właśnie do bierzmowania, które kompletnie dla mnie już wtedy nie znaczyło wiele, ale byłem bierzmowany. Potem był tak zwany odpał, nigdy się Boga nie wyparłem, ale wiadomo, rock'n'roll, hedonizm, w ogóle no, chodziłem sobie czasami do kościoła, jako takie własne wybieranie przestrzeni, czyli będę chodził na mszę, nie? Ale to były lata 90. i robiliśmy ten album, wszystkie piosenki były zrobione. To był taki czas, kiedy dosyć mocno byłem taki, no żyłem na full, w sensie takim dużo wszystkich używek, alkohol, jazda po prostu po bandzie. Już byłem z Martą, już miałem dzieci, ale po prostu miałem swoje, że tak powiem, poważne ucieczki w różne strony mroczne. No nigdy tam żadnej zabawy z żadnym satanizmem nie, ani takim okultyzmem nie, ale generalnie, że tak powiem, no to co niesie rock and roll. I kolega z zespołu mówi do mnie: wie stary, nie mam tekstu na ten jeden utwór, już 3 razy próbowałem napisać do tej muzyki, którą on zrobił, ale nie wiem o czym napisać. A mój kolega, do dzisiaj grający w Tila, basista Paweł Nozimek, który też nie jest jakimś facetem, który bardzo mocno, że tak powiem, nie wierzy, jest niewierzący, ale tak, no, na pewno nie praktykujący. I mówi: napisz o Bogu. Ja mówię: co? Jak to o Bogu? No, o Bogu. Co? No, dobra, znaczy to o Bogu. No i siedziałem w pokoju, po jakimś takim, jak to się mówi, dzień po, czyli po jakiejś takiej ciepło, piękny wrzesień czy czerwiec, nie pamiętam, żona z dziećmi, z małą jeszcze córkę, mam Marysia, roczne dziecko, mój syn 4-letni, na podwórku się bawię, ja jakiś w ogóle skatowany, po prostu zdruzgotany w ogóle człowiek, day after, siedzę po prostu w tym swoim pokoju na Żoliborzu w Warszawie i taki smutek mnie ogarnął. Co ja robię? Jak ja się zachowuję? No i napisałem: tak bardzo chciałbym zostać kumplem, czyli po prostu osiem. Ale więc ja mówię, no, do Boga mówię, stworzenie mówi do stwórcy, co ja mówię, no. I po latach, teraz na to patrzę, bo piosenka powstała w 94 roku, to nie jest głupia piosenka. Dlatego, że wydaje mi się, wiadomo, że droga każdego, który wierzącego człowieka jest sinusoidą, wiadomo, są spadki, upadki, cały czas będziemy do końca tak się borykać. Ale generalnie ta relacja, o której tam mówię, wtedy jako trochę nieświadomy gość, nie jest złą relacją. Bo wydaje mi się, że bliskość relacji, trzeba traktować Boga jak przyjaciela. Nawet ojcowie pustyni o tym mówią. Trzeba mówić, znaczy jest tyle pięknych modlitw, że oczywiście można się uszyć.
jest to piękny modlitw i absolutnie tak, tylko te bezpośrednie relacje, to jest dobra relacja. I wydaje mi się, że piosenka napisana wtedy bez świadomości dzisiaj ma trochę inny, inaczej ją rozumiem w ogóle. Nie było to takie głupie, tak myślę, jak wtedy myślałem, że pamiętam, że wtedy też było bezczelność do Boga mówić kumpel, niektórzy nobliwi duchowni też tak mówili, ale nie było jakiegoś też wielkiego hejtu, bo to nie były czasy internetu i tak wielkiego hejtu jak dzisiaj, więc fajnie, że ją napisałem, bo ludzie kochają tę piosenkę niezależnie od światopoglądu, myślę. Ona po prostu jest... ludzie lubią ten refren, bo przyjął po prostu bliskość. Nie tylko z tym artystą, który stoi na scenie, ale generalnie taką międzyludzką. No wiadomo, że to się wszystko musi dziać między ludźmi, nie? Więc nie jest to zły utwór. W utworze Niewierny Pan na krzyż, już kontynuując tę tematykę, napisałeś, pokrzyżenie nałożył nam Bóg, to my nałożyliśmy go Mu. Uważasz, że zrozumienie tej prawdy w życiu ludzi wierzących, ale może i też niewierzących, wiele wyjaśnia? Każdy z nas, wiadomo, źródłem oczywiście jest Ewangelia, wiadomo. Jak trudno mieli apostołowie, ciężko mieli. Generalnie przecież przyszedł facet, który w ogóle przynosi nowe i oni mieli wątpliwości, co się dzieje. To się nie ma co dziwić, że my mamy wątpliwości i w ogóle każdy niesie swój krzyż, łatwiej mu ten krzyż nieść, myślę, z Bogiem. Trudniej bez, każdy go ma. Natomiast wiadomo, że to my nałożyliśmy. Przecież nie trzeba być jakimś znowu wielkim teologiem. Wystarczy obejrzeć pasję, no, czy jakieś kilka filmów, tak. Natomiast z pewnością krzyż niesie się łatwiej ze świadomością historii Chrystusa. No bo nasz krzyż codzienny jest związany z chorobami, z różnymi rzeczami. Natomiast często ludzie mówią, nie ma Boga, był holokaust, było to, dobra. No kto to zrobił, nie? A czemu Bóg pozwala? Tak, no bo wolność nam daje, tak, no. Byłoby bardzo łatwo, gdyby nam... Mógłby to wyłaścić w jeden moment, no ale... Na tym cały cwancyk polega, że generalnie tak właśnie jest. Natomiast, jak mówię, no... Sam jestem tym niewiernym Tomaszem. Wielokrotnie przecież mam stany kompletnej niewiary. Co to jest? Co to za bajka w ogóle? O co chodzi? Wiadomo, zawsze tam ten drugi nawija do ucha. Ale... To często normalka. No. Walka sprzed 2000 lat nie zmieniła się nic. To istnieje wszystko, to gdzieś. Że tak powiem, upadły anioł, czyli szatan. Po prostu istnieje to wszystko. Ta walka trwa i to nie są żadne zabobony, tylko fakty. Nie? Więc po prostu trzeba sobie to uświadomić, ale niewierność mamy w sobie, no bo jak kolesie, którzy z nim biegali, po Ziemi Świętej wtedy, w trudnych czasach, wszyscy uczeni w piśmie, co to za gość, co on robi. No fajnie, co to jest? No to no wiadomo, no wystarczy spojrzeć na Piotra, wystarczy spojrzeć na Pawła. No, a my, szaraczki, chciałem napisać o tym, że mam w sobie, jak każdy z nas pewnie, absolutnie tego nie wie. To ja też jestem tu niewierny, który patrzy na krzyż. Jako oczywiście wierzący, ale czasami taka tematyka. A możesz wyjaśnić, dokąd i po co tak naprawdę zmierza pielgrzym, bohater innego z twoich wierszy i tekstu z płyty Tila ostatniej? No co on idzie? Zmierza i się zastanawia. No właśnie, tylko pytam. No to jest droga, metafora drogi. Jak zwał tak zwał, może być droga normalnie, wiesz, w sensie duchowym, metafizycznym, może być droga dla człowieka niewierzącego, czyli życie normalnie. No, Boże kochany, ten czas, który mamy. Nie zastanawiałem się w ogóle, o czym jest ten tekst. Rytm mi się kojarzył z bruchem. Wyszedł fajny.
fajny tekst, który ma jakieś, wydaje mi się, wiele znaczeń. Czasami tak bywa, że coś powstanie w 5 minut. Napisałem tak, po prostu, ja nawet nie śpiewałem to na próbie i nie układałem słów w domu. No jesteśmy pielgrzymami, to jest banalna prawda. Ale to jestem pielgrzymem muzycznym, bo Tila pielgrzymuje po różnych stylach. Jesteśmy zespołem rockowym, ale nasze płyty były różne. Pojawiało się disco, reggae, muzyka folk. A teraz bardziej ma ten duchowy charakter, rzeczywiście zgadzam się z tobą. Postać króla, czyli tego bogatego władcy świata w sensie materialnym, który nagle się zastanawia, zaczyna być smutny, no bo jakiś gościu go pyta, ale po co dalej był? Znaczy to jest zasadnicze pytanie, które w ogóle powinniśmy sobie zadać oczywiście. Ha! Będziemy sobie je zadawać, no. Tak zwane tematy otwarte, nie? Można bardzo się jesteśmy przemądrzali, może coś luźniejszego. Szanowni Państwo, zachęcam. Nasunęło mi się pytanie i w sprawie wyroków, i mniejszych, w sprawie tych mądrych wystąpień właśnie. Mianowicie, gdyby Pan był łaskaw powiedzieć, z punktu widzenia artysty, poety, muzyka, jakie są granice szczerości? Czy istnieje niebezpieczeństwo, że ta szczerość przekształca się w jakiś ekshibicjonizm na przykład? Na ile Pana wypowiedzi chronią granice prywatności, nawet tu i teraz, w tekstach Pańskich? No zawód sceniczny, jakikolwiek aktora, pierwszy piosenkarza z natury już jest ekshibicjonistyczny. Wynika z egoizmu, z jakiegoś tam narcyzmu, ale zawsze no, musisz być egoistą. Znaczy mocno swoje ego jednak lansować, żeby w ogóle wyjść na scenę. Ja przez te lata uczyłem się trochę temperować to ego. Z drugiej strony też coś robisz dla ludzi, bo przecież ludzie z tego w jakiś sposób coś czerpią. Ja należę do tych facetów, co raczej są czasami za bardzo szczerzy. Zastanawiałem się nad tym kilkakrotnie. No bo jeżeli mówiłem szczerze wielokrotnie na przykład o narkotykach, a potem szczerze o różańcu, to komuś się może po prostu to wydać jakiś w ogóle jak świr, schizofrenik albo jakiś w ogóle łotr, nie? Jestem szczery. Może czasami jestem za dużym gadułą. Z drugiej strony nie prowadzę, nie mam grupy PR-owej, która mi doradza, co mam mówić. W ogóle z tego nigdy nie korzystałem. Nie jestem w jakimś projekcie tak zwanym. Projekt T-Love. To jest no, moje życie, mój zespół i pewnie popełniłem wiele błędów przez tą szczerość. Wszystkiego nie można powiedzieć, bo to szczególnie jak ranni ludzi. To jest pytanie, to tak jak ze zdradą. Zdrada, przykazanie szóste. I po prostu jest ciężkim grzechem. Z drugiej strony, no masz powiedzieć drugiej osobie po prostu bliskiej tobie, że właśnie byłeś w łóżku z inną kobietą, nie? I to jest pytanie, no, trzeba zachować jakiś tutaj środek, ale wydaje mi się, że jak się rani tą szczerością, to jest niedobrze, nie? Natomiast no ja sam, no, może jestem wylewny, no. My w ogóle Słowianie jesteśmy wylewni, no. Należy do gości, którzy mówią szczerze, no. To już poszło, nie? Więc zarówno jak mówiłem o różańcu, jak mówiłem o narkotykach, to wszystko jest prawdą. Jedno i drugie. Wiadomo, że może ludzi było zaskoczyło to, że koleś grający rock'n'rolla modli się na różańcu. Bo to może być objawem jakiejś schizofrenii, nie? Dla niektórych. Przepraszam, ja tak nie uważam. Chciałabym uszczegółowić. Mianowicie raczej to mnie interesowało może to, czy Pan uważa, bo tak sądzę po Pana wypowiedziach w tekstach, że istnieje jednak jakaś bariera, konieczna granica, prawda, w tym chronieniu własnej prywatności, no jakiejś szczerości, nie? No tak? Dzisiaj to szczególnie, bo dzisiaj to jest w ogóle psychologiczne porno, no. Generalnie handlują tym porno w wszystkich kolorowych gazetach, nie mówię o pornografii czystej, erotycznej, tylko mówię o
ludzie popularni wręcz wyrzucają od siebie już za bardzo niektóre rzeczy. Absolutnie istnieje granica i trzeba mieć jakąś świadomość tego. Tak uważam, że tak, ale też należy mówić, zależy jak jesteś, jak traktujesz to wszystko. Ja zacząłem grać w zespole, bo chciałem coś powiedzieć ludziom od siebie, nie? Najpierw to byli kumple, koleżanki, a potem się zdarzyła no, duża publiczność. Chcę być wobec tej publiczności szczery. Wydaje mi się, że ta szczerość w jakiś sposób nam się... To nie chodzi o to, że siedliśmy biznesowo, że jak będę szczery, to więcej płyt sprzedam, ale ludzie po prostu polubili mnie i zespół Tila za szczerość. Natomiast ma pani rację, granice to w ogóle muszą być. No. Bez granic, no to nie wiem, co byśmy tutaj robili. No. W ogóle naprawdę przerażony jestem, jakbym pomyślał, że nie ma granic. Czekamy na kolejne pytania. Dobry wieczór. Nie ukrywam, że jako 20-latek zapoznałem się z tekstami zespołu Tila. Nie ukrywam, że niejednokrotnie przy, tak byśmy powiedzieli, jakich spotkaniach towarzyskich z moimi znajomymi, lubimy sobie zacytować pana piosenki. Poza tym i tak pana piosenki, w sensie słowa, są bardzo trafne do wielu sytuacji, są według mnie no po prostu czymś, co nigdy nie przeminie, bo słowa są trafne i tyle. Zresztą nie, to nie jest sedno mojej wypowiedzi. Mam takie pytanie, jak by pan się zachował, jeżeli załóżmy na przykład piosenka King zostałaby zremiksowana, tak załóżmy dokonano by przeróbki do muzyki klubowej. Jakby pan zareagował, jakby pana twórczość w sensie rockowa byłaby jako wykorzystywana, nie wiem, do remiksów, do takich troszeczkę byśmy powiedzieli nowocześnionych wersji tych piosenek, tam gdzie tak chodzi mi o muzykę klubową. Moje płytotezy są wszystkie style, hip-hop, reggae, rock, blues, punk, muzyka poważna, jazz. Mam wielu znajomych, zawsze sobie ceniłem wypowiedź hip-hopową. Znam ludzi, którzy zajmują się inną, jakby nie grają na żywych instrumentach, tylko właściwie zajmują się to, o czym mówisz, remiksami. Musiałbym posłuchać, jak to zrobili i powiedzieć, czy mi się podoba. Nie tylko jako cenzor, tylko wielokrotnie. Na przykład stary zespół Rolling Stone zrobił remiksy swoich piosenek. Nie jestem tylko zamknięty na takie rzeczy. Znaczy, jeżeli coś by było co do brzydkie, jak z przeproszeniem, brzydkie, jak męska noga, po prostu w tym sensie nie leżałoby w estetyce, no to bym powiedział, nie panowie, przepraszam, ale się to, nie róbcie z tego koszmarku, bo nie jako dyrektor tylko Tilawu, tylko jako gość, który to napisał z kolegą. Natomiast jakby to było smaczne, to czemu nie? To w ogóle nie ma środek dla mnie znaczenia, czy używasz żywych bębnów, czy robisz to na komputerze. Jest muzyka tylko dobra albo zła, czy robisz po prostu podkłady i do tego rapujesz, czy śpiewasz bluesa, czy rocka, to jest dla mnie, no nie ma dla mnie to znaczenia żadnego. Jak masz przekaz dobry, o czymś mówisz, to nie ma, możesz używać, nie wiem, harfy, wszystko jedno, tuby, piły, to w ogóle nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, co, kto na czym gra, w sensie, czy, a rock, że rock jest jakąś świętością i jest najlepszy, a hip-hop to jest do bani. Nieprawda. Jest jedna. Są kategorie dobrej muzyki, dobrego przekazu i tekstu i złej muzyki, złego przekazu i tekstu. Tylko tak to widzę i zero ograniczeń, nie? Mam pytanie do płyty Old is Gold z kolei. Bo nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jest ona mocno, czuję takiego określenia, barokowa. I to straszliwie, z każdej strony. Czy może nie straszliwie, może to dobrze. Ponieważ zarówno jeśli chodzi o treść, tak, treści właśnie zmagania się odwiecznego dobra ze złem, dialogu szatana z człowiekiem też, tak, tego przewrotnego, kojarzącego mi się od razu na przykład z listami Stary Zawiała do Młodego. Z jednej strony jest to tym barokiem przesiąknięte, nawet sama nazwa Old is Gold, to złoto. To złoto jest też w jakiś sposób barokowe, ale mam takie pytanie, czy to jest pewien znak naszych czasów, czy jednak jest to tylko i wyłącznie
indywidualność Monika Staszczyka. Mi bardziej Oldies Gold, oczywiście każdy sobie może interpretować tytuł. Dla mnie to było bardziej takie jakby transformacja, można stare, ale jare, czyli chcieliśmy się zmierzyć z tradycją muzyki rozrywkowej, w sensie rockowej, przepraszam. Więc sięgnęliśmy po bluesa, po country, po folk. Mogłem to zrobić, mając wtedy 49 lat, bo byłem jakiś świadomy, po prostu byłem dojrzałym mężczyzną. Trudno byłoby mi się zmierzyć z takimi tematami, o których mówisz, właśnie kwestia dobra, zła, w ogóle tematami duchowymi, metafizycznymi, plus pytanie o sens i tak dalej. Gdybym miał lat 30, czy nagrywając ją w czasach, nie wiem, lat 90. Ta płyta chodziła za mną długo. Bardzo 4 lata pracowaliśmy nad nią, zrobiliśmy 70 piosenek, z czego wybraliśmy 22 na podwójny album, co nie jest dzisiaj taką popularną sytuacją, że nagrywasz podwójny album, bo ludzie się przecież no nie chce słuchać całych płyt, bo nie mają czasu. Generalnie słuchają pojedynczych piosenek. To się opłaciło, bo ta płyta, pomimo braku przebojów jakichś wielkich radiowych, odniosła ogromny sukces. Jest jedną z dwóch naszych płyt platynowych, czyli ta ciężka praca się opłacała, bo ludzie docenili to, o czym chcieliśmy tam opowiedzieć. Bardzo ciekawe stwierdzenie z tym barokiem, bo nie miałem takiego skojarzenia, ale ciekawe. Są to pytania, które, no tak jak mówię, no, nic nowego nie odkryliśmy Ameryki, bo pytania, które ja tam zadaję jako tekściarz Tiramus, zadawali wszyscy właściwie od początku historii literatury, weźmy od starożytnej Greki i tak dalej. A potem pociągnęli tacy giganci jak, nie wiem, Dostojewski czy Szekspir. Pytanie po prostu o naturę człowieka, pytanie o zło i dobro, o to, czy on jest, czy go nie ma. Myślę o Bogu, o nasze zmaganie tu. I wydaje mi się, że mogłem, już wtedy dojrzałem do tego, żeby taką płytę z kolegami nagrać. A jednocześnie pokłonić się tym gigantom muzyki, starym czarnym bluesmenom całej tradycji Delty Mississippi, takim ludziom jak Bob Dylan, Johnny Cash, Leonard Cohen, całej bazie z tego, z czego, że tak powiem, wyrósł rok. Bo czasami ludzie mają krótką pamięć i wydaje mi się, że rok się rozpoczął, nie wiem, od zespołu Guns N' Roses, nie? No generalnie chcieliśmy się zmierzyć z tradycją bluesa. A bez blues jest matką rocka. Tak samo country i folk to jest baza. Cała amerykańska tradycja. Mogłem to zrobić, będąc nieco dojrzalszym chłopcem, bo wcześniej nie mogłem, bo byłem za głupi. Generalnie jakoś to się udało. Natomiast nie odkryliśmy żadnej Ameryki. Zadaliśmy pytania, które zadają, są zadawane od zarania ludzi piszących cokolwiek. Ale dziękuję za porównanie barokowe. Przekażę kolegom. Muszę Państwu też powiedzieć, że teksty z albumu Old is Gold są najszerzej komentowane. Nawet ten słynny utwór poświęcony rodzicom nie doczekał się aż tylu komentarzy. I są dwie skrajności, bo część krytyków pisze w ten sposób, że niech Staszczyk przestał być trendy, w ogóle ten świat współczesny go nie interesuje. Oczywiście przypisują to pewnej pozie, już takiego zmanierowanego, starego artysty. Inni mówią, że to jest taka pozytywna postawa, bo dajesz sygnał, że nie chcesz uczestniczyć w tak zwanej gonitwie szczurów. Czy która z tych opinii jest właściwa? Czy to są tylko wymysły komentatorów, czy czytelników tych tekstów? Fajnie, że w ogóle komentują. No to wiesz, jakby to powiedzieć, no płyta, tak jak powiedziałem, odniosła sukces w tym sensie, że na dosyć niełatwy materiał dużo ludzi ją stosunkowo nabyło. Szczególnie na przykład na winylu, gdzie, bo tu gdzieś pasuje ten cały klimat. Ja się nie chcę wymądrzać, nie jestem jakimś gościem, który po prostu tutaj, znaczy nie to, że mnie kompletnie nie interesuje współczesność, bo absolutnie obserwuję, tylko współczesność w jakiś sposób męczy. Znaczy media są męczące, znaczy generalnie to chodzi o jakąś tam stronę polityczną. Płyta ostatnia, o której też mówiłeś, która tu jest do nabycia, była
jakby źródłem oglądania mediów, jakby dużo tam jest niepokoju, lęku, tego nerwu współczesnego, tutaj terroryzm, tu uchodźcy, tu na lewo, tu na prawo. A płyta Oldies Gold była podróżą w głąb siebie. Zdecydowanie ciekawszy dla mnie jest. Dlatego się zainteresowałem w ogóle chrześcijaństwem, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa podróż. Ja już jestem wierzący, to już jest kwestia, mam taką wiarę jak dziecko z jednej strony, z drugiej strony. Jest to dużo ciekawsza podróż, choć mega trudna. Przecież dekalog w ogóle nie jest łatwa, a ze współczesnym światem to ma się nijak w ogóle w kategorii do tego, co jest lansowane. Dużo ciekawsza podróż niż ta podróż, którą proponują mass media, jakaś taka neodruszczyzna kołtuńska, która niby mówi, że jest wszystko na luzie, ale to jest generalnie straszny schemat myślowy, jakieś takie mówienie, projekty, energie, fantastycznie, jestem szalony, szalona, te wszystkie teleturnieje, wszystkie jakieś emocjonalne, pornograficzne, ci biedni ludzie w tym wszystkim czekają na jakąś nagrodę, bo muszą być kimś w ciągu 5 minut. Trudno być kimś w ciągu 5 minut, na bycie kimś trzeba sobie zasłużyć, w tym sensie, że przynajmniej w moim świecie bycie kimś to znaczyło, że napisał koleś, no nie wiem, z 3 fajne książki, nie to, że jedną, albo nagrał z 4 fajne płyty. Dzisiaj jest wszystko takie 1, 2, 3, teraz ciśnienie. To powoduje jakieś w ogóle co ja mam w tej współczesności interesować? Oczywiście wiadomo, interesuje mnie wszystko, co robią, jak idę na jakiś fajny film reżysera, którego lubię, czy ktoś napisze książkę, to jest też współczesność. Natomiast model lansowany jest po prostu jakimś idiotyzmem. Znaczy generalnie to nie chodzi o to, że jestem jakimś intelektualistą, bo nie jestem. Brakuje mi, mam duże dziury w wykształceniu i mimo, że studiowałem polonistykę, to myślę, że dzisiaj bym nie mógł powiedzieć, nie wiem, w którym roku została wydana lalka, o której żeśmy rozmawiali przy okazji Prusa, który był tu więziony, nie? Natomiast, znaczy wiem, w którym mniej więcej, ale gdybyś mnie tak jako Belfer zapytał, to po prostu dostałbym, wiesz, no zerówko, nie? Więc po prostu, no... To nie, jedna i druga opinia może jest prawdziwa, ale to nie jest jakaś, po co mam pozować, na kogo mam pozować, no. Chciałem po prostu się zmierzyć z tematem, którym każdy człowiek się chyba mierzy, w jakiś sposób. Myślę, że pomogła ta płyta wielu ludziom, że ktoś zadaje takie pytania, które może dzisiaj w tym natłoku debilizmu po prostu są odkrywcze poprzez swoją prostotę. Znaczy, wciskają ludziom straszny kit w ogóle. Wiadomo, że ludzie ciężko pracują i muszą odpocząć po pracy. A ja w zasadzie poza TVP Kultura i kanałami związanymi ze zwierzętami, czyli jak National Geographic czy Animal Planet, to nie oglądam. Znaczy, oglądałem, wiem, kto jest premierem, kto jest, jaka partia rządzi i generalnie wiem wiele na temat współczesności. Natomiast no zdecydowanie ciekawsza jest podróż wokół siebie. Znaczy, to w miarę zdrowa, no bo nie można zostać jakimś, wiesz, deviantem, nie? Szanowni Państwo, ostatnia szansa, by dzisiaj zadać pytanie. Scena rockowa jest pełna takich wielkich gigantów, którzy znajdują swoją drogę do naszych serc i pozostają tam na stałe. I dla niektórych to może być AC/DC, czy wcześniej wspomniany Guns N' Roses. I pytanie, co jest takim najbardziej ukochanym zespołem właśnie Mulka Staszczyka, który znalazł sobie, dostało miejsce w sercu? Mógłbym ci z 10 wymienić. Nie wiem, no generalnie wiesz, to zacząłem słuchać muzyki w latach 70. To zależy, bo jest tyle płyt na świecie świetnych. Na pewno, tak jak mówię, no wychowałem się na twórczości Boba Dylana, w Polsce na przykład Marka Krechuty, twórczości Rolling Stonesów, muzyce punkowej, przede wszystkim zespół The Clash, Bob Marley, John Lennon, no, gigantów mnóstwo, wiesz, no, nigdy nie było tak, że to chciałbym mieć po prostu, że tak powiem, no, zdjęcie nad łóżkiem tego pana, czy generalnie bardziej traktowałem to jako taką podróż, a z artystą, którego lubię, no to starałem się zrozumieć, że on śpiewa, nie wiem, babcia mnie zapisała w dosyć młodym wieku na angielski w latach 70., co nie było takie popularne i tam sobie jako chłopczyk tłumaczyłem teksty. Nie ma jednego artysty, że chciałem być taki jak ten pan, no. W ogóle nie jestem typem gościa, który, nie dlatego, że jestem taki super, nie jestem gościem, który po prostu ma taki jakiś sekciarski stosunek do idola po prostu. Po prostu jakiś
na zasadzie kaznodziei, tylko raczej sympatię, nie? Sam nie staram się być kaznodzieją, tylko raczej mówię, doceniam fanów takich nabożnych, którzy by się dali pociąć za jednego artystę. Ja nie mam takiego artysty, który bym się chciał pociąć generalnie. W ogóle tej relacji nie rozumiem, nie? Znaczy, oczywiście kochałem wielu, jako tam dzieciak, natomiast może jedynym gościem ze świata muzyki, z którym chciałbym mieć zdjęcie, to właśnie jest Bob Dylan, akurat z Rolling Stonesami mam, bo mi się udało. Ale gdyby to przyszedł, nie wiem, Bono z YouTube, czy ktokolwiek, powiedziałbym cześć, szacunek, ale nie pchałbym się w tym sensie, że chcę mieć z nim fotę, czy bym drżał. Po prostu, no, tak mam i to nie znaczy, że jestem jakiś, że się mam za nie wiadomo kogo, tylko nie układałem sobie tak relacji, w tym sensie, że to jest dla mnie Bóg, jakiś gigant. Szacunek i tyle. O. Kupię płytę, to jest mój wyraz szacunku. Natomiast no, nie mam zdrgawek, nie? Ale rozumiem to. Kolejne pytanie mam dotyczące dziedziny literatury, bo wspomniał Pan dwukrotnie nazwisko Szekspira i Dostojewskiego. Czy są z kolei w dziedzinie literatury jakieś typy szczególnie przez Pana ulubione? Miałem szczęście do dobrych polonistów. W podstawówce miałem Panią Walczyk, a w liceum Pana Kucharskiego. Moja taka trójca, jeżeli chodzi o pisarzy, no to polskich, no to zawsze mi najbardziej odpowiadała trójca Gombrowicz, Szulc i Witkacy. Każdy z nich inaczej mnie jakoś interesował. Bliższy mi jest Gombrowicz niż Sienkiewicz, dużo. Nie mówię, że Sienkiewicz robił złe rzeczy. Po prostu. To nie jest wypowiedź polityczna, tylko pytanie Pani o sytuację gusta literackiego. Jeżeli chodzi o poetów, bardzo się gdzieś tam zagnieździli we mnie Skamandryci. Ten rym i rytm, a szczególnie Tuwim, bardzo dobrze, to był jeden z moich ulubionych jakby utworów, ale też byłem i jestem wielkim fanem Władysława Broniewskiego, który po prostu jest bardzo jednoznacznie oceniany, tak jak czasami Jacek Kaczmarski, że to jest poeta polityczny, czy też komunistyczny. Nieprawda, bardzo świetny poeta, ten jego czterowers, rytm i taki rym szybko strzelonego karabinu był moim drogowskazem w pierwszych jakichś tam pisaniu swoich tekścików. Bardzo też ceniłem sobie dwa ostatnie tomiki poezji Czesława Miłosza, te bliskie już jakby był u schyłku swojego życia, szczególnie taki tomik To. Ale też jest bardzo wielu oczywiście pisarzy, no przecież światowych, no. O Boże, kochany, no, ciągle się kupuje coś nowego, ciągle jest dużo książek. Z reguły to jest tak, jak ktoś mnie pyta, to po prostu nie potrafię wszystkiego wymienić, bo ciągle w moim pokoju trochę czeka książek na te przeczytanie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, że mam dosyć kalendarz wypełniony tymi koncertami, pewnie od przyszłego roku będę więcej czytał, więc... Może więcej, co się powie. Na razie tak to, co mi przyszło do głowy o takich bazowych twórcach, którzy na mnie jakiś wpływ mieli, bo Pani o to pyta, no to odpowiedziałem. Szanowni Państwo, no... To może ostatnie dwa pytanka? Tak. Jeżeli są. Będą ostatnie dwa pytanka. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego uważa Pan, że przekaz słowny jest lepszy niż przekaz obrazem? Ja powiedziałem, że... Zdjęcie pierogów jest głupawe. Nie, no jestem fanem kina też. Nie jest lepszy. Ja mówię, że w moim przypadku, jako wokalista zespołu Kilaw, istotny jest przekaz słowny. Ale kochałem na przykład też taki, nie wiem, prehistoryczny zespół ABBA, który nie miał ważnych tekstów, a był świetny, miał świetne melodie. Ja mówię, że świat jest głupio obrazkowy dzisiaj. Nie mówię, że ludzie robią dobre, jak idę na film, no nie wiem. Nowy film Almodovara, czy jakiegoś super innego, fajnego reżysera, czy chociażby, nie wiem, Smarzowskiego, czy no nie wiem, wielu innych w Polsce, czy na świecie, to nigdy nie powinien, czy przepraszam, nie powiedziałem tutaj absolutnie, nie. Zresztą głupio by było w ogóle jakby tutaj się licytować, czy lepsza jest tomik poezji, czy film. Nie, każdy używa tego, w jakiej formie pracuje. No. Ja powiedziałem tylko, że przesadna obrazkowość dzisiejszego świata jest głupkowata. O, obrazkowość w sensie tych tanich emocji, a nie, że obrazek sam w sobie jest gorszy od słowa.
Przepraszam, to mnie pani troszkę nie zrozumiała. Ostatnie pytanie. Mam takie krótkie pytanie, ale pewnie ksiądz Błąk uzna, że jest zbyt długie. Co wydarzyło się w Medjugorje? Pojechałem tam w 2013 roku, w jakiejś spowiedzi tam. Taki stary ksiądz był taki. Niezbyt luźny, raczej konkretny. Mówi, chłopie, jedź lepiej do Medjugorje, bo jedź do Medjugorje, może tam się coś wydarzy. Mówię, Medjugorje, słyszałem, okej. No pojechałem w 2013, potem jeszcze byłem w 2015. No też odpowiem krótko, bo to, no to było, no mówiąc krótko, wróciłem, byłem gościem, który uznawał się za wierzącego, natomiast kompletnie miał problem z postacią Matki Boskiej, mówiąc krótko, i to dziwne, ponieważ jestem chłopakiem z Częstochowy. Tłumy ludzi przybywają z całej Polski, ze świata, żeby być przeobrażeni. Ja to miałem pod egidą właściwie rzut beretem, 400 metrów od mojej szkoły. Ale sobie zawsze mówiłem, z Chrystusem to spoko, można pogadać, bo to jestem facetem, Chrystus też był facetem. A ta Matka Boska, no, 16-letnia Żydówka, niepokalane poczęcie, o co tu w ogóle chodzi? Co to? No jedno mam, no, modlę się, zdrowaś Mario, okej, no. No i pojechałem tam, no i mówiąc krótko, syn wrócił do mamy. Mówiąc krótko, no po prostu tak się stało, że nauczyłem się tam modlić różańcem, który wydawał się być jakąś w ogóle absurdalną modlitwą, a jest bardzo poważną modlitwą, bardzo poważnym egzorcyzmem i w ogóle poryczałem się w kościele, chociaż już trzeba było po włosku, znaczy już znam włoski minimalnie. No i to się wydarzyło, że no, tam się jakieś drobne cudeńka też zdarzały. Typu tam, ale to nie jest istotne, bo tam się ciągle zdarzają. No, od 4 lat jestem, że tak powiem, z powrotem pod egidą mamy. Mówiąc krótko, nie dostrzegałem tego. Dzięki Bogu, że tak się stało. Więc, a poza tym to jest bardzo ładna miejscowość w tym, w Bośni i polecam. Naprawdę tęsknię za Medjugorje. Byłem 2 razy, na pewno się jeszcze przejadę. Szanowni Państwo, nasz gość obiecał, że po zakończeniu spotkania, no to już za chwilę będzie można podejść, jeszcze zadać pytanie, zrobić sobie zdjęcie, zdobyć autograf. Niestety każde spotkanie, każda rozmowa musi mieć granice. Ja na koniec zachowałem sobie 2 krótkie pytania. Właściwie jedno pytanie i jedną prośbę. Pierwsze pytanie jest takie. Proszę, byś po głębokim namyśle odpowiedział głośno tak. To polega na tym, że co nas łączy? Ty jesteś muzykiem, ja zalecionym afonem. Oprócz tego, że jesteśmy mężczyznami, jesteśmy obaj polonistami. Moje pytanie brzmi, no tak. Jeszcze nie. Teraz. Warto być polonistą? Jakby to powiedzieć? Nie wiem, czy powiedzieć pedagogicznie, czy nie. Długo studiowałem. Liberalny był to wydział. Niepedagogicznie trudno było z niego wylecieć. Ale, no, literatura to jest cudowna historia. Generalnie przecież to jest piękna, intymna podróż. Słowo pisane, czyli, no nie wiem, no, tyle mamy rzeczy pięknych napisanych. Zresztą ja i tak bym się do niczego nie nadawał, bo ścisłe przedmioty słabo. Tak jak powiedziałem tu wcześniej, miałem szczęście do dobrych polonistów. Jakoś na to ogół się dostałem, nie tam, że celująco, ale no, oczywiście inne były czasy, w czasach komunii nie myślał, tak jak dzisiaj studiujemy 6 fakultetów. Może już teraz ten czas minął, ale był taki, że co tam studiujesz, Iza? Studiuję dziennikarstwo, biznesy, marketing i zarządzanie i studiujesz afrykanistykę. Generalnie ja studiowałem 1 kierunek. Niestety studiowałem 9 lat, czego dzisiaj nie polecam, bo i tak wszyscy
co nawet nie jest praktyczne i pragmatyczne, a dzisiaj młodzież jest bardziej pragmatyczna i dobrze, bo my byliśmy marzycielami. No i co, no chyba warto być. Czyli tak, tak. Nie tak. Dla mnie tak, bo no w sumie piszę teksty w Tilach, może nie na japońskich, a na to wpłynęło, ale z pewnością jakiś tam był w tym element, no bo jednak no głupio nie zdawać przynajmniej z historii literatury jakoś tam w miarę na dobry stopień, bo gramatyka opisowa była moją w ogóle jakąś bolączką. To był mój krzyż na studiach, więc albo szybko, rozumiem, albo starocyrkie, słowiańskie, tak zwane jory i jary, czy jery. Natomiast ja powiem, dla mnie polonistyka była ok na UW. Myślę, że to też jest ok, macie fajnego gościa. Ostatnia rzecz. Nie to, żebym się napraszał, natomiast wiesz dobrze, że przeżywamy wielką rocznicę tutaj na uczelni. 100 lat. Co by miłego chciałbyś nam powiedzieć z tej okazji? No 100 lat kul to się ma nie do 35 lat traf, także w ogóle jest to poważna historia tutaj. Z panem rektorem, żeby trochę porozmawiali z księdzem rektorem o historii, czy się dowiedziałem paru rzeczy. Nie było czasu, bo rozmowa się naprawdę rozwijała, ale musieliśmy tu, znaczy z wielką przyjemnością to przyszliśmy. Więc po prostu no, życzę dobrego owocu tej cudownej interakcji między kadrą nauczycielską a studentami. Liczę na to, że stosujecie tak zwany mądry umiar i gdzieś to wszystko jest, że będzie z tego jakieś dobro. Znaczy, wiadomo, nie każdy uczeń jest przecież od razu jakimś tam prymusem, że ja prymusom nie ufam, nie? Generalnie no życzę wam wszystkiego dobrego, żeby to, ta uczelnia była mądra, bo chyba nie jest taka głupia, nie? No i tyle, no i trzymajcie się, cieszę się, że jestem zaproszony, bo tak naprawdę to lubię Lublin, jest to piękne miasto i z wielką historią.